Po długiej serii ataków na giełdę Binance wydawało się, że już nic gorszego nie może się przydarzyć, nic jednak bardziej mylnego, ponieważ CFTC, czyli niezależna agencja w Stanach Zjednoczonych, wytacza proces sądowy giełdzie, a zarzuty są bardzo. Poważne. Zaczynając od wewnętrznego handlowania kryptowalutami na niekorzyść swoich klientów, kończąc na namawianiu klientów do omijania regulacji w Stanach Zjednoczonych. To jednak niezbyt negatywnie wpływa na sentyment na rynku kryptowalut. Co prawda na Bitcoinie mamy zjazd o około 1500 dolarów. To samo BNB spada o około 5%, co wcale nie odbiega od średniej, jaką mamy dzisiaj na rynku. Altcoin. Brak większej paniki oraz konkretne zachowanie inwestorów możemy obserwować na danych on-chain, z których także możemy wyciągnąć dość ciekawe wnioski. Co na to wszystko jednak, CZ, jak Chiny pozycjonują się na rynek kryptowalut pomimo zaistniałych sytuacji oraz informacje o najnowszych airdropach. Więc jeżeli rozumie, że nie są to porady inwestycyjne, lecimy z tematem. Zaczynamy od wykresów. Najpierw sam Bitcoin na interwale 4 godziny. Zauważcie, mamy zjazd 26 500 dolarów i na tę chwilę tworzy nam się tak zwany round. Top. Widzieliśmy to już wielokrotnie, chociażby w czasie ostatniej Hossy, kiedy to wielokrotne round topy sugerowały nam, że jednak przed nami większe lub mniejsze korekty. Tutaj jednak warto zauważyć, że sytuacja jest dość bezprecedensowa, ponieważ o tyle o ile wcześniej mogliśmy obserwować bezpośrednią dystrybucję, czyli wyrzut bitcoinów z największych portfeli, czy też portfeli długoterminowych, tak dzisiaj sytuacja on chain wygląda zupełnie inaczej. Do czego oczywiście, że dzisiaj przejdziemy. Natomiast mówiąc o pewnym. Prawdopodobieństwie, raczej ja dla siebie obserwowałbym tutaj poziom w okolicach 25 tysięcy dolarów, gdzie mamy poprzednie bardzo znaczące opory i tym samym, jeżeli to się wydarzy, wezmę pod uwagę kolejne zakupy, natomiast będą to zakupy około 60% bitcoin oraz 40% altcoiny. Cały czas chcę utrzymywać większość moich pozycji w BTC, to jednak patrząc na dominację altcoinów, zauważcie, siedzimy na bardzo istotnym wsparciu, to też prawdopodobieństwo odbicia przez alt Coiny, odbicia większego niż odbicie BTC po prostu nam w tym momencie rośnie. Tutaj jednak będą to wciąż topowe projekty, jak chociażby Matic, który w parze do Bitcoina wygląda dość dobrze, zauważcie, siedzimy nie tylko na długoterminowym wsparciu, natomiast mamy także długoterminową linię trendu wzrostowego, która w tym momencie także przez Matica jest testowana, a to po prostu daje nam nieco większe prawdopodobieństwo, że jeżeli będziemy mieli kolejne ruchy wzrostowe w parze do USDT, tutaj najprawdopodobniej Matic. Będzie sobie od bitcoina radził lepiej. Podobnie wyglądają chociażby Hadera Hashgraph, która także siedzi na wieloletnim wsparciu, jeżeli chodzi właśnie o parę do bitcoina, czy też Phantom, który także dobija pomalutku do długoterminowej linii trendu wzrostowego. I tutaj nie chodzi o to, że ta linia może nie zostać przebita, chodzi nam to jedynie tylko i wyłącznie o prawdopodobieństwo. Więc biorąc pod uwagę fakt, że zbliżyliśmy się do tak ważnego poziomu wsparcia, po prostu nieco chciałbym swoją ekspozycję na altcoiny zwiększyć. To tyle jednak, jeżeli chodzi o moje zakupy krypto, nawet jeżeli się wydarzą, będzie to wciąż dość mała pozycja. Z jednej strony jestem bardzo zadowolony z tego, co udało mi się już zbudować w czasie Bessy, z drugiej strony myślę, że wciąż warto akumulować stablecoiny, czy też akumulować gotówkę na ewentualne okazje, które mogą na rynku się wydarzyć. Teraz dlaczego? Przede wszystkim mamy dość bezprecedensową sytuację na świecie. Jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, weźcie pod uwagę, że cały czas FED nie zatrzymuje się, jednak z Okay. Podwyżkami stóp procentowych. Rynek, co prawda, wycenia, że się zatrzymujemy, to jednak Fed oficjalnie tego nie zrobił, więc na razie mamy czystą spekulację w krótkim terminie. Natomiast, jeżeli spojrzycie na wskaźnik DXY, który mówi nam o sile dolara, tutaj siedzimy na dość istotnym wsparciu wcześniej opory, później wielokrotne wsparcie i ten poziom cały czas jest przez dolara testowany. I jeżeli wejdziemy na większe interwały, czyli chociażby na interwał tygodniowy, zauważcie, że tworzy nam się tutaj potencjalnie tak zwany double bottom, czyli podwójne dno, a jest to potencjalnie oczywiście formacja, która przebije się jednak ku górze. Więc jeżeli zaliczymy kolejny ruch wzrostowy i przebijemy ten tutaj neckline, prawdopodobnie nie będzie to dobre dla rynków ryzykownych. Tutaj oczywiście mówimy chociażby o Nasdaqu, czy też o rynku kryptowalut. Jakie jeszcze argumenty mogą przemawiać za tym, że dolar może się umacniać? Ano takie, że w przeszłości, w momencie kiedy mieliśmy niepewną sytuację ekonomiczną, dolar był jednym z tych store of value czy też safe haven krótkoterminowych, które dla siebie wybierali inwestorzy. Idąc jednak dalej, jeżeli mówimy o dolarze, sprawy się co nieco komplikują. Tutaj widzicie dość wiralną wypowiedź prezydenta Kenii, który mówi o tym, że dolar się wali i za kilka tygodni rozpocznie się dolarowy. Armagedon. Sprawa jest na tyle ciekawa, że dolar wciąż jeszcze oficjalnie jest jednak walutą rezerwową świata. A tutaj mamy prezydenta Kenii, który swoim obywatelom mówi o tym, aby jednak dolara na rynek zaczęli zrzucać. Dlaczego tak się dzieje? A no dlatego, że chociażby mamy tutaj Rosję, Chiny, Iran, Arabię Saudyjską, które cały czas. Są w rozmowach i planują, niestety, ale od dolara także odejść. Więc, znowu, sytuacja dość bezprecedensowa, dlatego właśnie cały czas musimy dla siebie rysować różne scenariusze. I tutaj myślę, że warto pamiętać o tym, że póki co, biorąc pod uwagę chociażby kryzys bankowy w Stanach Zjednoczonych, owszem, ludzie faktycznie w bitcoina. Uciekają. Jednak jeżeli dolar się zawali, kolejne banki zaczną upadać, nikt nie wie, jak finalnie inwestorzy się zachowają. Dlatego, myślę, cały czas dywersyfikacja ma jak największy sens i kryptowaluty nie powinny być jedynym aktywem w naszym portfolio. Wciąż gotówka, wciąż złoto czy też srebro, które także zaczynają mieć się bardzo, bardzo dobrze, co nam mówi, że także są traktowane przez inwestorów jako właśnie store of value. Oczywiście, na to, co finalnie wydarzy się na rynkach oraz na wykresach, wpływa dużo. Więcej czynników, jak chociażby wycena obligacji, czy też ich rentowność. I tutaj zauważcie, że w krótkim terminie póki co inwestorzy obstawiają na to, że jednak Fed zaczyna robić pivot. A ostatnia interwencja, która wpompowała do systemu bankowego około 400 miliardów dolarów, to tylko i wyłącznie początek. Jednak czy tak jest, koniec końców nikt nie wie, po prostu miejcie na uwadze, że krótkoterminowo wciąż jest to spekulacja. Co jednak spekulacją nie jest, to fakt, że Chiny ze Stanami Zjednoczonymi rywalizują o dominację na rynku światowym. I o tyle, o ile, jak już wiecie, zaczynają się dogadywać z różnymi państwami, aby rozliczać się w yuanie, a nie w dolarze. Tak, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Mieliśmy niedawno informację, że Hongkong już od czerwca tego roku otwiera się na rynek krypto. Mamy informację, że ponad 80 firm już zgłosiło się, że chętnie tutaj wystartują. Natomiast informacja najnowsza: chińskie banki, które operują w Hongkongu, także otwierają się na firmy kryptowalutowe. Dobre czy dobre? Mamy tutaj informację, że chińskie banki już od dobrych kilku miesięcy kontaktują się z firmami kryptowalutowymi po to, aby oferować swoje wsparcie, i tym samym jest to kolejne potwierdzenie, że Pekin jak najbardziej jest na krypto nastawiony dużo bardziej pozytywnie niż się wszystkim wydaje. Te informacje oczywiście są bardzo bycze, jednak w perspektywie średnio do długoterminowej, co jednak dotyczy rynku kryptowalut bardzo mocno w krótkim terminie, jest to fakt, że CFTC pozwala. Nazywa Binance oraz Champeng Zao, czyli CEO giełdy, o to, że po pierwsze robili na swojej giełdzie wash trading oraz że namawiali swoich klientów, aby omijali regulacji w Stanach Zjednoczonych. Zarzuty wobec giełdy oraz CZ naprawdę są poważne. Zacznijmy od zarzutów najgorszych. CFTC Oskarża giełdę Binance, że firma, która operowała w Stanach Zjednoczonych, tak naprawdę była to tylko i wyłącznie przykrywka. Prawdopodobnie zdajecie sobie sprawę, że giełda Binance, która działa globalnie, nie jest to to samo co Binance US, które według prawa może tam póki co jeszcze funkcjonować. Natomiast CFTC uważa, że giełda Binance używa bardzo skomplikowanych systemów, aby ukrywać klientów ze Stanów Zjednoczonych, którzy mogą korzystać ze wszystkich dostępnych opcji na giełdzie Binance, które nie są dozwolone przez rynek amerykański. Oskarżenie to opierają na tym, że to sama giełda Binance motywowała swoich klientów, aby omijali właśnie te regulacje, chociażby poprzez używanie VPN-a. Z drugiej jednak strony, jeżeli mówimy o największych klientach giełdy Binance, czyli o dostarczycielach płynności, tutaj giełda Binance ponoć rekomendowała, aby zakładać firmy tak zwane słupy w innych jurysdykcjach, aby dalej móc oczywiście korzystać ze Wszystkich serwisów. Biorąc te oraz inne argumenty, CFTC uważa, że Binance w pełni świadomie ignoruje wszystkie wymagania regulacyjne. Jakby tego było mało, wewnętrznie w giełdzie Binance mamy tutaj menadżerów, mamy tutaj pracowników, którzy przyznali, że giełda przyzwalała na potencjalnie nielegalne transakcje na giełdzie. I tutaj jednym z największych zarzutów, oczywiście, jest to, że mamy tutaj aktywność. Terrorystyczną. Dlaczego to jest tak bardzo poważny zarzut? Ponieważ wszyscy dobrze wiemy, co Stany Zjednoczone potrafią zrobić pod przykrywką, czy też nie terroryzmu, i na chwilę zostawmy tutaj teorie spiskowe, aby chociażby bronić swoich interesów, czy też dolara. Dodatkowo w oskarżeniu uważa się, że to właśnie Sisi stoi na czele wszystkich tych działań, dlatego jego imię i nazwisko także znalazło się w pozwie. Jak do tego doszło i czy te informacje mogą być prawdziwe, zapytasz. Oczywiście na tę chwilę nie wiadomo, dlatego rozpoczyna się proces sądowy. Natomiast powodem podobno jest według oskarżenia CFTC, że informacje z telefonu CZ zostały przechwycone, a dokładnie z aplikacji Signal, gdzie toczyło się wiele różnych, nazwijmy to delikatnych rozmów właśnie w wyżej wymienionych sprawach. Kolejnym bardzo poważnym zarzutem jest tak zwany wash trading. Jeszcze nie zdążyliśmy ochłonąć po tym, jak Justin Sun został oskarżony o dokładnie to samo. Czym jest wash trading? Wash trading w dużym skrócie jest to manipulowanie cenami na rynku. Czyli jeżeli jesteś osobą, która posiada 100 milionów dolarów w Bitcoinie oraz 100 milionów dolarów powiedzmy w stablecoinie, możesz wystawiać różne oferty i używać swoich środków do tego, aby sztucznie podbijać cenę, co oczywiście wywołuje FOMO na rynku i tym samym później daje okazję do zrzutów osobom, które dokonują tego nielegalnego Procederu. Tutaj zauważcie, że CZ oraz giełda Binance została oskarżona, że posiadają około 300 kont. Różnych kont, które właśnie były używane do tego, aby manipulować cenami na rynku, co oczywiście działało na szkodę klientów. A co jest najgorsze dla samego CZ, to fakt, że CFTC uważa, że był on bezpośrednio lub pośrednio właścicielem tychże kont. A to niestety ale oznaczałoby, że dokładnie wiedział co się dzieje i tym samym zaufanie giełdy Binance, sieci nawet Binance Smart Chain oraz oczywiście kryptowaluty BNB byłoby tutaj bardzo, ale to bardzo mocno zachwiane, jeżeli wynik tejże rozprawy dla Binance będzie negatywny. Na to jednak przyjdzie nam jeszcze poczekać, prawdopodobnie wiele, wiele długich miesięcy. Póki co możemy także z tego oskarżenia nieco pozytywnych informacji wyciągnąć dla Siebie. Jak wiecie, od dłuższego czasu trwa debata na temat tego, czy Ethereum na czele z innymi altcoinami zostaną potraktowane jako papiery wartościowe. Natomiast w oskarżeniu giełdy Binance CFTC oznacza takie kryptowaluty jak BTC, ETH, LTC, czy też stablecoiny USDT czy BUSD jako commodities, czyli jako surowce, co oczywiście potencjalnie jest bardzo pozytywną informacją dla całego rynku kryptowalut. Pamiętajcie, jeżeli chodzi o ten Case potraktowania altcoina jako wartościowe, jest to sprawa, która ma bardzo duże znaczenie dla całego rynku kryptowalut i jest to sprawa, która cały czas nabiera tempa. Oczywiście, na temat tej sprawy, czy też na temat sprawy giełdy Binance, będę was informował na bieżąco. Więc jeżeli chcesz być na bieżąco, pomyśl o tym, aby subskrybować. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, przechodzimy do odpowiedzi CZ na temat tychże zarzutów. I tutaj, oczywiście, każdy z nas będzie miał różny poziom zaufania do różnych projektów na rynku krypto. I każdy każdy musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo CZ jest osobą wiarygodną. Niestety, ale w przeszłości ufanie różnym CEO, różnych projektów scentralizowanych, koniec końców kończyło się bardzo źle. Dla mnie jest to sprawa na tyle istotna, pomimo tego, że Bitcoin stanowi zdecydowaną lwią część mojego portfolio, to Binance Coin jest pozycją numer 3. I po takich informacjach zawsze zastanawiam się, co dalej zrobić właśnie z moją inwestycją. Jeżeli wczytamy się w kontrargumenty, to można przyznać, że I own Sens. Na początek, jeżeli chodzi o zgodność z regulacjami, Binance ma szereg procedur, które mają gwarantować, że giełda działa jak najbardziej prawidłowo według obowiązujących obecnych regulacji. Pierwszą informacją, co jest prawdą, Binance.com było pierwszą globalną giełdą nie ze Stanów Zjednoczonych, która wprowadziła pełne, konieczne, obowiązkowe KYC. Według CZ od tamtego dnia do dnia dzisiejszego, giełda wciąż ma najwyższe standardy, jeżeli chodzi właśnie o KYC oraz przeciwdziałanie Pieniędzy. Dodatkowo blokują wszystkich użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, którzy oczywiście podczas KYC podali się i zweryfikowali jako Amerykanie, ale także blokują poprzez IP. Oraz także, co ciekawe, także blokują osoby, które używają niektórych VPN-ów, które są w stanie zidentyfikować. Według Cizji żadna inna firma na rynku kryptowalut nie używa tak szerokich środków, aby dalej działać zgodnie z regulacjami. Lecimy jednak dalej. Aby działać Zgodnie z wszystkimi regulacjami w różnych jurysdykcjach, Binance powiększył w ciągu kilku ostatnich lat swój team ze 100 do 750 osób, które właśnie w dziale prawnym funkcjonują. Dodatkowo mają udokumentowane 55 tysięcy tzw. legal enforcements, czyli próśb od rządu, od organów ścigania, które miały na celu zamrozić lub Zabrać środki, które mogły brać udział w nielegalnych aktywnościach. I tak w roku 2022 125 milionów dolarów zostało właśnie zamrożone, zabrane podczas tych działań, a na tę chwilę, tylko i wyłącznie w roku 2023 jest to już 160 milionów. Ten argument zdaje się być naprawdę bardzo mocny, ponieważ jeżeli rząd US występował do giełdy Binance właśnie o mrożenie środków podejrzanych klientów, i faktycznie to wszystko jest tutaj udokumentowane, to raczej nie. Nie jest do końca tak, że giełda Binance nie współpracuje lub nie chce współpracować z rządem czy też z regulatorami. Dodatkowo, giełda Binance, i to akurat jest faktem, jest giełdą numer jeden, jeżeli chodzi o ilość licencji, rejestracji globalnie w różnych jurysdykcjach. Natomiast, jeżeli chodzi o Wash Trading, giełda Binance wszystkie zarzuty odrzuca, mówiąc, że giełda nigdy nie handluje dla profitu albo żeby rynkiem manipulować. CZ tutaj jednak tłumaczy, że Binance czasami handluje w kilku różnych sytuacjach, ponieważ ich przychody są w kryptowalutach, czasami aby pokryć koszta prowadzenia działalności gospodarczej, po prostu część kryptowalut wyprzedają. Dodatkowo CZ informuje, że wszystkie jego prywatne środki są na giełdzie Binance, ma konta dwa, jedno do konta giełdy, drugie do konta swojej karty Binance. Dodatkowo polityka firmy mówi, że wszyscy pracownicy giełdy Binance po zakupie kryptowalut nie mogą nimi handlować przez 90 dni, także nie mogą używać rynków futures oraz nie mogą brać udziału chociażby w launchpad Odpowiedź CZ jak na razie jest dość krótka, aczkolwiek dość. Konkretna. Jednak pamiętajmy, na razie mamy tylko i wyłącznie słowa CEO. Nie mamy żadnych dokumentów, więc, tak jak wspomniałem na początku, wszystko opiera się na Twoim zaufaniu do właśnie osoby CZ. Po negatywnych informacjach, nieco pozytywizmu, ponieważ jeden z czarniejszych łabędzi z rynku kryptowalut właśnie odleciał. Wiele osób uważało, że jednym z zagrożeń, i to realnych zagrożeń na rynku krypto, jest pożyczka MicroStrategy pod zastaw bitcoinów, ponieważ uważano, że jeżeli cena Bitcoina spadnie wystarczająco mocno, zastaw w Bitcoinach, jaki został użyty do wzięcia tej pozycji, musiałby zostać zlikwidowany. Tutaj jednak wielokrotnie Michael Saylor tłumaczył, że cena Bitcoina musiałaby spaść w okolice 3,5 tysiąca dolarów, a nawet jeżeli by spadła, wciąż mieliby kapitał, aby ewentualnie swoje zabezpieczenie zwiększać. Tak czy siak ryzyko podjęli i ryzykiem na rynku krypto to było, jednak już nie jest, ponieważ cała pożyczka została w pełni spłacona i mało tego, jako że Silvergate, jak wiecie, ma gigantyczne problemy, została spłacona z 22% dyskontem. A jakby tego było mało, MicroStrategy w ciągu ostatniego tygodnia dorzuca 150 milionów dolarów w BTC, co oczywiście po części przyczyniło się do wycen, jaki dzisiaj widzimy. Pośredniej cenie 23 238 dolarów i na dzień dzisiejszy posiadają prawie 140 tysięcy bitcoinów. Prawdopodobnie informacje, które na rynku się pojawiają, sugerują, że niebawem będziemy mieli airdropa na Metamasku. Oczywiście bardzo ciężko w 100% zweryfikować tego typu informacje, jako że zdaję sobie sprawę, Sprawą, że większość z nas MetaMaska i tak używa, warto wykonać kilka działań, które mogłyby nam zagwarantować pozycję, jeżeli faktycznie taki airdrop się przydarzy. Snapshot wszystkich portfeli ma mieć miejsce 31 marca. Co jeżeli okazałoby się prawdziwe, oznacza, że do 31 marca mamy czas, aby wykonać następujące działania. Musimy zrobić przynajmniej 4 transakcje, które będą miały przynajmniej 1000 dolarów wolumenu. Te transakcje robimy wewnątrz aplikacji MetaMask. Macie tam guzik i tam wymieniacie swoje krypto. Tutaj jednak warto nadmienić, że MetaMask ma nieco wyższe Fi niż chociażby giełdy zdecentralizowane, a to oznacza, że za swoje swapy tak naprawdę będziecie musieli zapłacić od kilku do kilkunastu dolarów w zależności od tego, jakiej kwoty użyjecie. Oczywiście te kwoty mogą wzrosnąć, jeżeli pójdziecie w dziesiątki, setki tysięcy dolarów. Tutaj, teraz dla przykładu, jak wygląda kwota w USDC, którą moglibyście otrzymać chociażby na Uniswapie oraz. Na Metamasku, kiedy zrobilibyście to w tym samym czasie. Jak widać, na Metamasku po prostu zapłacicie więcej. Nie są to duże kwoty, to jednak koniec końców troszeczkę nas to będzie kosztować. Jednak, oczywiście, sam swap nie jest jedyną opcją. Możecie także skorzystać z bridge'a, czyli z mostu Metamaska i tam także przerzucić kryptowaluty pomiędzy różnymi blockchainami. I tak długo, jak będą to cztery transakcje na przynajmniej 1000 dolarów, będziecie prawdopodobnie się kwalifikować. Proszę tutaj jednak Was bardzo Uważajcie, za każdym razem, kiedy robi się gorąco wokół jakiegoś airdropa, czy to arbitrum, czy to z Sync, na który także możecie cały czas wykonywać zadania, pojawia się wiele różnych fejkowych kont, phishingowych stron, które mają na celu jednak Ciebie zeskamować. Więc tak długo jak będziesz obserwował tylko i wyłącznie oficjalne konto MetaMaska, to nie jest to konto, które teraz widzicie na ekranie, i zadbacie o to, żeby nie łączyć swojego portfela z każdą pierwszą, lepszą stroną, prawdopodobnie wasz portfel będzie bezpieczny. A jeżeli na Waszym Metamasku trzymacie jakieś kryptowaluty, ja raczej tego samego portfela do airdropów czy też pod airdropy bym nie używał. Tu jest tylko jeden z przykładów. Zauważcie, mamy ponad 50 tysięcy followersów, mamy tutaj ponad 102 tysiące wyświetleń tego posta, mamy 5 tysięcy udostępnień, mamy także prawie 2000 lajków. Jednak jeżeli spojrzycie na komentarze, widać gołym okiem, że są to po prostu. Boty. Przejdźmy jednak do danych on-chain oraz do wniosków, które z nich płyną. Na początek long-term hodler SOPR, czyli wskaźnik, który pokazuje nam, czy dana grupa inwestorów w danym dniu w większości wyprzedaje się z zyskiem, czy też ze stratą. Tutaj właściwie od początku marca obserwujemy sentyment neutralny, co oznacza, że długoterminowi hodlerzy bitcoina, jeżeli wyprzedają swoje bitcoiny, wyprzedają się średnio na przysłowiowe zero. Czyli jest to sentyment, który widzimy zawsze na koniec kapitulacji, ponieważ kiedy trwa kapitulacja, są Inwestorzy, którzy są gotowi na swoje barki brać straty, te branie strat na tę chwilę jednak zostało bardzo znacząco zminimalizowane i kręcimy się w okolicach zera. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ wielu inwestorów, którzy kupowali, zwłaszcza tutaj na górkach, przez kilka ostatnich, czy też przez kilkanaście ostatnich miesięcy, byli cały czas na minusie i dzisiaj wyprzedając swoje bitcoiny, po prostu mogą odetchnąć z ulgą, że jednak nic nie stracili. I to jak najbardziej jest normalne. Natomiast zauważcie, że wciąż wolumeny na krypto są Gigantyczne, cena przestała rosnąć, właściwie rozpoczęliśmy teraz korektę, co nam mówi, że w tym momencie podaż jest większa od popytu. Dlatego, jeżeli chcemy obserwować podaż, musimy obserwować kilka różnych wskaźników. Na początek jest to ilość bitcoinów netto, które wpływają na giełdy kryptowalut. I tutaj faktycznie zauważcie, że w marcu wpływy na giełdy znacząco się zwiększyły. Natomiast bardzo istotne jest, aby zrozumieć, kto w tym momencie się wyprzedaje. I do tego można posłużyć chociażby wskaźnik CDD, czyli Coin Days Destroyed. Stworzony on jest tak, że w momencie, kiedy powiedzmy 1 marca kupiłeś sobie jednego bitcoina, następnie 10 marca go sprzedałeś, czyli 10 dni bitcoina hodlowałeś i w momencie, kiedy bitcoina na rynek zrzucasz, w tym momencie 10 dni bitcoina zostało zniszczonych. I tak każdego dnia wszystkie bitcoiny, które zostały sprzedane na rynek, jest liczona ilość dni, przez jakie były przechowywane, i tak, jeżeli jesteśmy nisko na tym wskaźniku, oznacza to, że są sprzedawane młode. Jeżeli idziemy wysoko, oznacza to, że inwestorzy, którzy trzymali swoje bitcoiny bardzo długo, zaczynają na rynku się wyprzedawać. Więc jak to możemy zinterpretować? Długoterminowi inwestorzy wychodzą na zero. Ci starsi, którzy trzymają zyski, czyli kupowali bitcoina 5, 6, 7, 8 lat temu, w tym momencie cały czas hodlują. Natomiast jeżeli widzimy jakieś wyprzedaże na rynku, są to inwestorzy krótkoterminowi, o czym świadczy ten chociażby. Wykres. To oczywiście możemy interpretować pozytywnie. Dlaczego? Ponieważ krótkoterminowi inwestorzy są to zazwyczaj spekulanci, i ci widzimy, że w tym momencie faktycznie się wyprzedają. Długoterminowi inwestorzy nie tylko wychodzą na zero, a ci najstarsi nie są gotowi w ogóle sprzedawać. Czyli można powiedzieć, że kapitulacja faktycznie dobiega końca. A jeżeli długoterminowi inwestorzy nie chcą sprzedawać już ze stratami, ci, co mieli finalnie wyjść na zero, wyjdą, może to nam sugerować, oczywiście, jeśli. Na rynku nie pojawią się kolejne czarne łabędzie, że jednak w średnim terminie czekają nas dalsze wzrosty. Dodatkowo potwierdza to fakt, że ci inwestorzy, którzy są na rynku dość krótko, średni czas przechowywania bitcoinów przed sprzedażą także tutaj rośnie. I na obecną chwilę z 10 dni, który mieliśmy w okresie kapitulacji, w tym momencie wzrósł do dni 21, co oznacza, że pomału młodzi inwestorzy także są gotowi coraz dłużej swoje BTC. Trzymać, mam nadzieję, że ma to dla Was sens. Jeszcze wskaźnik, który pozwala mi spać dość spokojnie. Jest to One Year Plus Hoddle Wave, czyli jest to wskaźnik, który pokazuje nam ilość bitcoinów, które nie ruszyły się z portfela ponad rok. Czasu i tych bitcoinów zauważcie w tym momencie, my kolejne ATH wybijamy 68,24%. A to oznacza, że pewność długoterminowych inwestorów w BTC, pomimo tego, że mamy wystrzały, zauważcie, że jest dość wysoka. Dodatkowo na tym wykresie, jeżeli mielibyśmy poszukiwać tzw. smart money, zauważcie, że ilość bitcoinów hodlowanych na portfelach długi okres czasu zazwyczaj jest właśnie podczas spadków. I z drugiej strony, kiedy dochodzimy do momentu kulminacyjnego, zazwyczaj coiny z tych portfeli są wyprzedawane w momencie, kiedy na rynku pojawia się odpowiedni Popyt i w tym momencie rozpoczyna się dystrybucja. Więc historycznie, na podstawie tego, w jaki sposób inwestorzy traktowali swoje bitcoiny, możemy powiedzieć, że kiedy ten wykres pomarańczowy jest w trendzie wzrostowym, tutaj tak zwane smart money akumuluje. Natomiast z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w trendzie spadkowym, za każdym razem zauważcie, mamy dystrybucję. Natomiast póki co, pomimo tego, że mamy tutaj 27 tysięcy dolarów za jednego bitcoina, zauważcie, że smart money cały czas akumuluje. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat rynku kryptowalut, tutaj znajdziesz playlistę z QA, więc prawdopodobnie odpowiedzi na większość swoich pytań tutaj znajdziesz. Dzięki wielkie, trzymaj się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!